Bardzo mi miło, że mam możliwość spotkać się z Państwem po raz kolejny i popowiadać o bionicznej trzustce. Przed chwilą mieliśmy wspaniały wykład na temat kliniki. Ja trochę cofnę Państwa do badań wcześniejszych i do badań naukowych, przedklinicznych, które mam nadzieję zaraz zakończą się już również badaniem klinicznym. Na początku ważna informacja, to wszystko, o czym będę mówił, było rozpoczęte początkowo przez Fundację Badań i Rozwoju Nauki, gdzie jestem dyrektorem medycznym i przewodniczącym Rady Naukowej, ale także teraz jest realizowane przez spółkę Polbionika, która została powołana, której jestem prezesem i współwłaścicielem. Ponadto jestem dyrektorem medycznym w Centrum Medycznym MediSpace i to jest ważne w aspekcie tego, o czym będziemy rozmawiali. O tym, że cukrzyca jest rosnącym problemem, to ja tutaj nikogo nie muszę przekonywać i o tym, że jaka jest najlepsza metoda leczenia, to również Państwo doskonale o tym wiedzą, że to oczywiście aktywność ruchowa, o czym Pani Profesor mówiła, dodatkowo oczywiście odpowiednia insulinoterapia, kontrola glikemii i oczywiście odpowiednia dieta. Pomimo tego wszystkiego zachorowania na cukrzycę rosną i ja od razu tutaj odpowiem, rozwiązanie, z którym planujemy wejść do kliniki, to nie jest rozwiązanie, które cudownie wyleczy i rozwiąże problemy z cukrzycą. I mówię to od początku, żeby nie było takiego oczekiwania i takiej wizji, że my nagle tutaj w jakiś cudowny sposób rozwiążemy wszelkie problemy. Rozwiązanie, nad którym pracujemy i które mamy nadzieję zaraz wejdzie do kliniki, to jest rozwiązanie dla bardzo szczególnej grupy pacjentów, dla pacjentów z cukrzycą typu pierwszego, dla pacjentów z chwiejną cukrzycą i z ciężkimi powikłaniami i o tym będziemy mówili. Oczywiście cukrzyca to duży problem, który doprowadza do wielu zgonów rocznie, natomiast pacjenci, o których ja mówiłem, czyli pacjenci z chwiejną cukrzycą, pacjenci z ciężkimi powikłaniami, coś się zmieniło? To są pacjenci, którzy trafiają do ośrodków transplantacyjnych. Ja jestem chirurgiem, transplantologiem i od wielu lat właśnie z tego typu pacjentami się spotykam, u których rozwija się retinopatia cukrzycowa, która nie poddaje się leczeniu fotokoagulacją i niestety u części z nich dochodzi do utraty wzroku. Mówię to też w tym aspekcie, żeby pamiętać, że jeżeli są tutaj lekarze, którzy mają takich pacjentów, żeby nie czekać, jeżeli mają pacjenta z rozwijającą się retinopatią cukrzycową, która nie poddaje się leczeniu fotokoagulacją, to żeby wysyłać do ośrodków transplantacyjnych, bo tak naprawdę to, co chirurdzy mogą zrobić, czyli transplantacja trzustki albo transplantacja wysepek trzustkowych, to są jedyne formy, które są w stanie w tej wyjątkowej grupie pacjentów powstrzymać dalszy rozwój retinopatii i doprowadzić do tego, że zachowamy u tych pacjentów wzrok. Tak samo chwiejna cukrzyca z nieodczuwaniem hipoglikemii jako bardzo ważne wskazanie zarówno do transplantacji trzustki i transplantacji wysepek trzustkowych. I oczywiście te dwie metody są doskonałymi metodami, ale jak się z drugiej strony spojrzy, to niestety problemem są liczby transplantacji. My w okresie przed jeszcze pandemią w najlepszym momencie mogliśmy wykonywać w okolicach 40 transplantacji rocznie. Natomiast pacjentów z cukrzycą typu pierwszego w Polsce, którzy teoretycznie mogliby być zakwalifikowani do tego typu zabiegu, jest około 20 tysięcy. Znaczy z jednej strony mamy 20 tysięcy pacjentów z ciężkimi powikłaniami cukrzycy typu pierwszego, z chwiejnym przebiegiem, część z nich z nieodczuwaniem hipoglikemii, ja mówię tutaj jako całość, natomiast my rocznie jesteśmy w stanie wykonać 40 tego typu zabiegów. Gdybyśmy mieli wyleczyć tych wszystkich pacjentów, którzy są tutaj teraz i potrzebują, zajęłoby nam to 500 lat. Pół milenium, żeby wykonać te wszystkie zabiegi. Więc oczywiście wiadomo, że transplantologia w obecnej formie nigdy nie rozwiąże problemu niedoboru narządów do transplantacji, szczególnie w grupie tak ciężko chorych pacjentów. I to jest coś, co nam przyświecało wiele lat temu, to już prawie 10 lat temu, jak zaczęliśmy się zastanawiać nad możliwymi drogami rozwoju transplantologii. Tutaj, jeżeli chodzi o pacjentów z cukrzycą, te rozwiązania mechaniczne, jestem wielkim fanem właśnie systemów do ciągłego monitorowania glikemii, tak samo
fanem wszystkich pomp insulinowych i systemów zamkniętej pętli. To są rzeczywiście doskonałe rozwiązania, które znacznie poprawiły przebieg leczenia pacjentów z cukrzycą. Natomiast pamiętajmy, że do tej konkretnej grupy pacjentów, o której mówimy, z ciężkimi powikłaniami, z chwiejnym przebiegiem, z nieodczuwaniem hipoglikemii, bardzo często wiele tych urządzeń nie może być zastosowanych. I dlatego zastanawiając się nad potencjalnymi drogami rozwoju, doszliśmy do wniosku, że być może wykorzystanie biodruku narządów, hodowli i technologii edytowania genów będziemy w stanie stworzyć coś, co nazwaliśmy bioniczną trzustką. Założenie programu było proste. Przychodzi do nas pacjent z cukrzycą, my pobieramy biopsję od tego pacjenta, z tej biopsji izolujemy komórki macierzyste, które następnie namnażamy w dużej ilości. Te namnożone komórki transformujemy w kierunku komórek produkujących insulinę i glukagon. Tworzymy z tego sztuczne wysepki trzustkowe, które następnie wrzucamy do biodrukarki i przy pomocy biodrukarki i specjalnych biotuszy drukujemy w bioniczny narząd razem z układem naczyniowym, który następnie oceniamy, na ile on jest funkcjonalny, jeżeli jest wszystko w porządku, to go przeszczepiamy. Natomiast to, co osiągnęliśmy do tej pory, to proces transformacji komórek macierzystych w kierunku komórek produkujących insulinę i glukagon jeszcze w naszych rękach nie jest doskonały. W zeszłym roku cały świat obiegła informacja, że firma Vertex udało się u dwóch pacjentów przeszczepić im transformowane komórki macierzyste i to było rzeczywiście z doskonałymi wynikami. Pamiętajmy jednak, że te transplantacje były wykonane do układu wrotnego wątroby, do miejsca, w którym wyspy trzustkowe nie lubią funkcjonować i nie żyją przez długi okres. Dodatkowo ze względów bezpieczeństwa to nie jest rozwiązanie, które będzie mogło być stosowane na stałe. Takie transformowane wyspy trzustkowe i tak potrzebują jakiegoś opakowania, jakiejś bezpiecznej, że tak powiem, przystani i bezpiecznego miejsca, gdzie będą mogły być przechowywane i gdzie w razie jakichś problemów będziemy w stanie łatwo to od pacjenta wyjąć. My oczywiście na chwilę obecną transformujemy komórki macierzyste, ale nie jesteśmy w stanie przetransformować takiej ilości, żeby wyprodukować miliard komórek, które produkują skutecznie insulinę i glukagon, żeby móc bezpiecznie przeszczepić pacjentowi. Natomiast to, co możemy zrobić, to ciągle możemy wykorzystać wyspy trzustkowe, które izolujemy od dawcy zmarłego. To nie jest rozwiązanie jeszcze ostateczne, nad którym pracujemy, ale ciągle posuwa nas o pewien krok do przodu, dlatego że daje nam rozwiązanie, które jest tak skuteczne jak przeszczepienie całej trzustki, które z drugiej strony ma bardzo dużo powikłań chirurgicznych, a to będzie tak właśnie skuteczne jak przeszczepienie trzustki, ale tak mało inwazyjne jak przeszczepienie samych wysepek trzustkowych. Pierwsze prace na ten temat pokazaliśmy w 2015 roku, gdzie wrzuciliśmy wyspy trzustkowe do biodrukarki i sprawdziliśmy, czy w ogóle jesteśmy w stanie, czy te wyspy przeżyją proces biodrukowania. Następnie zdecydowaliśmy, że żeby wydrukować taką bioniczną trzustkę, musimy mieć jakieś podstawowe komponenty. Czyli z jednej strony mamy wyspy trzustkowe, które produkują insulinę i glukagon, ale z drugiej strony musimy mieć coś więcej. Tym czymś więcej były biotusze i tutaj bardzo duży rozwój całej tej grupy biomateriałowej we współpracy z nami, która wyprodukowała biotusz A, który sobie nazwaliśmy, który jest do drukowania ciała bionicznej trzustki, czyli my wyspy trzustkowe mieszamy razem z biomateriałem biotuszem, to wkładamy do jednej strzykawki i z tego będziemy drukowali ciało bionicznej trzustki. Natomiast biotusz B, który tak nazwaliśmy, to jest biotusz, który mieszamy z komórkami śródbłonka, które pobieramy od człowieka, mieszamy właśnie z tym biotuszem B i w trakcie procesu biodrukowania będziemy układali i układamy warstwa po warstwie właśnie ciało bionicznej trzustki, a pomiędzy tym układamy układ naczyniowy tego narządu. Tym bardzo ważnym elementem, który wykorzystaliśmy w naszych biotuszach, jest matrix zewnątrzkomórkowy, czyli to, co otacza naturalne komórki. Każdy narząd naszego organizmu składa się z komórek, które mają jakąś funkcję i matrix zewnątrzkomórkowego, czyli tej macierzy zewnątrzkomórkowej, która spaja to wszystko w jedną całość. To tak jak ściana budowana w domu,
komórki to cegły, a zaprawa murarska to jest matrix zewnątrzkomórkowy. I tym bardzo ważnym elementem, który wytworzyliśmy, to jest biomateriał, który ma w swoim składzie matrix zewnątrzkomórkowy, czyli jest naturalnym materiałem. Natomiast to, co jest bardzo ważne, to w trakcie procesu biodrukowania jest w postaci płynnej, natomiast po biodrukowaniu dochodzi do zamiany w ciało stałe. Tam wytwarzają się specjalne wiązania, to się sieciuje i to jest ciało stałe. I dodatkowo przeprowadziliśmy badania, które udowodniły, że ten materiał nie jest toksyczny dla żywych komórek, co spełnia pewne wymogi wdrożenia do badania klinicznego. Wiedząc, że mamy biomateriał, wiedząc, że nie jest on toksyczny, przeszliśmy właśnie w kolejnych etapach do biodrukowania. Ale tak naprawdę, jak my zaczynaliśmy pracę nad tym procesem, to nikt nie opisał, jakie powinny być warunki biodruku z wykorzystaniem wysp trzustkowych, czyli jakie wykorzystywać ciśnienie, jaka powinna być średnica igły, jaka powinna być prędkość biodruku. To są wszystko elementy, które w znaczny sposób, jak później się okazało, wpływają na przeżywalność komórek w obrębie wysp trzustkowych. I to jest cała praca, która została wykonana, żeby ocenić i dopracować całą procedurę biodruku, żeby rzeczywiście żywotność tych komórek przekraczała 80%. Mając już biomateriał, z którym możemy biodrukować, mając już technologię, w jaki sposób to trzeba biodrukować, przeszliśmy do pierwszych testów oceniających funkcjonalność po biodruku. Te nasze wyspy trzustkowe zmieszaliśmy z różnego rodzaju biomateriałami. Linia zielona to jest nasz biomateriał, nasz biotusz A, ten, który właśnie buduje ciało bionicznej trzustki. Natomiast ta ciemnogranatowa to są wyspy kontrolne bez żadnego innego dodatku, które stanowiły pewną kontrolę do tego, co my robimy. Po wydrukowaniu, wykorzystaniu, czyli włożeniu tego biomateriału z wyspami do biodrukarki i wydrukowaniu w coś, co nazwaliśmy płatkami trzustkowymi, ocenialiśmy, na ile te wyspy są funkcjonalne, czyli na ile tam dochodzi do odpowiedzi produkcji insuliny na bodziec glukozowy. Jak Państwo zobaczą, to na pierwszym tym górnym lewym kawałku slajdu widać, zaraz po biodruku te wszystkie biomateriały i te wyspy trzustkowe w tych biomateriałach miały bardzo zbliżony profil odpowiedzi na bodziec glukozowy i dobrze produkowały insulinę, ale tak naprawdę prawy dolny róg, czyli ta zielona linia, po 7 dniach w hodowli tylko wyspy trzustkowe wydrukowane z naszym naturalnym biomateriałem ciągle produkowały insulinę. Wprawdzie oczywiście o wiele mniej, ale każdy, który kiedykolwiek pracował z wyspami trzustkowymi, to wie, że tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak hodowanie wysp trzustkowych i to, że udało nam się doprowadzić do tego, że one żyły poza ciałem człowieka przez 7 dni, to jest bardzo duży efekt i bardzo dobry efekt. Kolejnym bardzo ważnym elementem, jak mieliśmy już ten podstawowy nasz biotusz i to ciało, które będziemy drukowali, no to oczywiście postanowiliśmy, że musimy dodać naczynia do całego układu, do całej bionicznej trzustki i bardzo ważny element, doprowadzić do tego, żeby te naczynia były wyścielane prawidłowym śródbłonkiem, bo to jest główny element, który zabezpiecza po pierwsze przed zmniejsza ryzyko odrzucania narządów, po drugie zabezpiecza przed występowaniem epizodów zakrzepowych. Postanowiliśmy, że sposób drukowania naczyń będzie sposobem takim nie wprost, czyli nasz biotusz zmieszany razem z komórkami śródbłonka jest następnie układany jako warstwa, a w momencie, kiedy całość podgrzewamy do 37 stopni, czyli do temperatury ciała człowieka, to ten biotusz A, który buduje ciało, tężeje i robi się ciałem stałym, natomiast biotusz B działa odwrotnie, on się rozpuszcza i dzięki temu w całej tej bionicznej trzustce powstają kanały, które są wyściełane komórkami śródbłonka, które właśnie imitują naturalne naczynia. Sprawdzaliśmy następnie, w jaki sposób dochodzi do endotelializacji, czyli wyściełania
tych naczyń z komórkami śródbłonka i okazało się, że w hodowli te komórki śródbłonka w badaniach histopatologicznych udało się znaleźć katecherynę, czyli taki element białkowy, który jest produkowany w sytuacji, kiedy właśnie dochodzi do połączeń między komórkami śródbłonka. One w tych wydrukowanych przez nas naczyniach zaczęły normalnie się rozwijać, co było bardzo ważnym elementem na naszej drodze. Dalej dzięki temu w 2019 roku po raz pierwszy rzeczywiście udało nam się wydrukować, jak Państwo widzą, bardzo skomplikowany układ naczyniowy i wydrukować narząd, który zawierał w sobie ponad 600 tysięcy ekwiwalentów wysp trzustkowych. Zdrowy człowiek ma około 1 000 000 ekwiwalentów wysp trzustkowych. Cukrzyca pojawia się, jeżeli jest zniszczony ponad 90% tego materiału. W naszym było 600 tysięcy, czyli to była już trzustka, która w tym momencie była gotowa, żeby wyleczyć człowieka z cukrzycy. To nie była trzustka, model, który byłby gotowy do tego, żeby wszczepić myszy, szczurowi czy jakiemuś innemu zwierzęciu, prawda, tak jak się czasem pojawia i pokazuje w różnych doświadczeniach naukowych, tylko to był już taki model, który jest gotowy do tego, żeby leczyć człowieka. Dodatkowo rezonans magnetyczny potwierdził bardzo dużą dokładność biodruku naszego układu naczyniowego. Dzięki temu to umożliwiło nam przejście do kolejnego etapu. Oczywiście zaczęliśmy od przeszczepienia na małych zwierzętach. Tutaj oczywiście w grupie małych zwierząt ciężko jest wydrukować mini bioniczną trzustkę z całym układem naczyniowym, więc tutaj ten element naszego badania i doświadczenia miał sprawdzić, jaka jest funkcjonalność tych płatków trzustkowych razem z wyspami trzustkowymi wszczepianych do myszy. Wykorzystaliśmy do tego myszy z uszkodzonym układem immunologicznym, które 20 stanowiły kontrolę, 20 miały przeszczepionych wyspy trzustkowe w taki standardowy model, który wykorzystuje się u zwierząt, czyli pod torebkę nerki, natomiast 20 miało wydrukowanych płatki i te płatki były wszczepione na mięsień po, tak powiem, z tylnej stronie, po grzbietowej stronie zwierzęcia. Dodatkowo w grupie takich zdrowych, zwykłych myszy u 20 przeszczepiliśmy sam biotusz A, obserwując, jaki będzie wrastanie mikrokrążenia układu naczyniowego i te myszy były obserwowane przez rok w naszych laboratoriach. I co się okazało? Niebieska linia to jest wartość glikemii, średnia wartość glikemii w grupie właśnie po przeszczepieniu naszych płatków trzustkowych i proszę zobaczyć, jak w początkowym dniu, czyli te grupy w ogóle między sobą się nie różniły, jeżeli chodzi o glikemię, to tak naprawdę wartość glikemii znacznie spadła w grupie i utrzymywała się. Te różnice były istotne statystycznie do końca naszego eksperymentu. Przez miesiąc obserwowaliśmy te myszy i te różnice statystyczne były naprawdę bardzo duże. To nie były jakieś graniczne wartości istotności statystycznej, tylko ta istotność statystyczna była rzeczywiście bardzo duża. Tak wyglądały płatki, które były wszczepiane u naszych myszy. Dodatkowo przeprowadzając analizę histologiczną wyciągniętych płatków po miesiącu, byliśmy w stanie, i to jest ten niebieski kolor, zobaczyć produkcję insuliny i produkcję glukagonu w obrębie tych wydrukowanych płatków trzustkowych. A na zwierzętach, które przechowywaliśmy przez 12 miesięcy, które były utrzymywane przy życiu, mogliśmy zobaczyć, jak od 8 tygodnia bardzo ładnie w całej tej strukturze zaczynają pojawiać się nowe naczynia i pojawia się całkowicie nowe mikrokrążenie poprawiające przepływ przez ten cały wszczepioną strukturę. Mając to wszystko, postanowiliśmy przejść do badań na dużych zwierzętach i tutaj już pokazuję, tutaj to jest, zaczęliśmy również od wszczepienia płatków, żeby zobaczyć, jak u świni będzie to reagowało i w dodatku też, żeby nauczyć się trochę pracy nad zwierzętami. Ta linia zielona to jest wartość glikemii całkowicie zdrowych, kontrolnych świń. Czyli to są świnie, którym nic nie robiliśmy, po prostu mierzyliśmy glikemię, one normalnie się rozwijały i mogliśmy dzięki temu mieć grupę kontrolną. Linia czerwona to są wartości glikemii świni, u którym
Po 7 dniach obserwacji usunęliśmy w sposób chirurgiczny trzustkę, czyli w niebudzący wątpliwość sposób wywołaliśmy cukrzycę. Te wartości glikemii oczywiście gwałtownie poszły do góry. Te czerwone paseczki to są średnie ilości insuliny, które musieliśmy podawać zwierzętom, żeby tą glikemię jako taką utrzymywać w granicach. I trzecia grupa, ta linia niebieska, to są świnki, którym po 7 dniach usunęliśmy trzustkę, a po kolejnych 7 dniach przeszczepiliśmy właśnie bioniczne płatki. I proszę zobaczyć, jak ta glikemia stopniowo spada, ale nie tylko spadają wartości glikemii, bo również spada zapotrzebowanie na insulinę. Czyli to nie jest tak, że my poprawiliśmy im wartość glikemii, bo daliśmy więcej insuliny, bo to zawsze można wyprodukować, ale rzeczywiście spadało zapotrzebowanie na insulinę i spadały wartości glikemii. Później jak porównaliśmy, okazało się, że rzeczywiście to zapotrzebowanie na insulinę było mniejsze. Te różnice statystyczne nie były już tak duże jak przy małych zwierzętach, ale pamiętajmy, że tutaj było tylko kilka zwierząt w każdej grupie. To nie są grupy po 20 zwierząt. Na dużych zwierzętach rzeczywiście trudniej jest osiągnąć tak duże istotności statystycznie. Mając te wszystkie doświadczenia, przeszliśmy do wszczepiania rzeczywiście już całkowicie wydrukowanej bionicznej trzustki razem z układem naczyniowym. I to, co udało nam się zobaczyć, po 2 tygodniach dobry przepływ przez układ naczyniowy takiej bionicznej trzustki. Nie wiem, czy udałoby się panu odpalić ten filmik, bo tutaj się jakoś on nie odpala i nie wiem. Nie. Więc jakby tutaj tam, jakby kliknąć na to, o jak pan na to kliknie, o właśnie, tak, czyli no wcześniej działało, miejmy nadzieję, że może zaraz zadziała, czyli mamy tutaj żywą świnię, wzięliśmy komórki, wzięliśmy nasze biomateriały, które opracowaliśmy, wydrukowaliśmy narząd, który był przechowywany w bioreaktorze, żeby ocenić jego skuteczność. Następnie wykonaliśmy zabieg operacyjny, zrobiliśmy przeszczepienie do aorty, czyli największego naczynia, które jest w zwierzęciu, ale również w człowieku. Normalnie u ludzi nie będziemy tak przeszczepiać, ale tutaj chcieliśmy specjalnie mieć możliwość oceny przepływu przez bardzo duże naczynie. Odprowadzenie żylne zespoliliśmy z żyłą główną dolną i następnie mielibyśmy tutaj prawie możliwość zobaczenia filmu prawidłowego przepływu przez ten układ naczyniowy bionicznej trzustki, jak napływa krew z aorty i spokojnie wypływa do żyły głównej dolnej, gdzie nie ma żadnego przecieku, nic się nie dzieje i ten narząd normalnie funkcjonuje. I to rzeczywiście był duży sukces i to dało nam możliwość myślenia o tym, że możemy przejść rzeczywiście do kolejnego etapu. Oczywiście w trakcie prowadzenia doświadczeń pojawiło się wiele różnego rodzaju problemów. To nie jest tak, że za każdym razem wszystko poszło doskonale. Ja pokazuję tylko te najlepsze elementy i te, które są najciekawsze, ale oczywiście zanim do tego doszliśmy, to rzeczywiście popełniliśmy wiele błędów. W wielu przypadkach dochodziło do zakrzepicy. Musieliśmy zmodyfikować całą technologię biodruku bionicznej trzustki. Musieliśmy zmodyfikować system mocowania naczyń zewnętrznych. My stworzyliśmy cały system wzmocnienia takiej bionicznej trzustki. Nasza bioniczna trzustka wytrzymuje ciśnienia wewnętrzne 400 mm słupa rtęci. Każdy z nas wie, że normalne ciśnienie człowieka to jest 120 na 80 mm słupa rtęci. Jak ktoś ma nadciśnienie, to ma 160 na 100. Jak ma bardzo wysokie nadciśnienie, to ma 200. Przy 250 jest duża szansa, że będzie miał udar. Przy 300 na pewno będzie miał udar. Nasza trzustka wytrzymuje 400 mm słupa rtęci, więc jest naprawdę bardzo bezpiecznym rozwiązaniem z punktu widzenia pacjenta. Oczywiście my musimy dokończyć jeszcze nasze grupy na zwierząt. To musimy potwierdzić, że to wszystko, co wprowadziliśmy, rzeczywiście zmniejsza ilość zakrzepicy występującej w obrębie bionicznego narządu. Będziemy starali się trochę mniejsze naczynia, jeszcze bardziej skomplikowany układ naczyniowy tam wydrukować. I tak naprawdę rodzi się pytanie, czym tak naprawdę jest ta nasza bioniczna trzustka?
I doszliśmy do wniosku, że to, co tak naprawdę stworzyliśmy, to stworzyliśmy tak naprawdę bezpieczny dom i bezpieczne opakowanie dla komórek produkujących insulinę i glukagon. I to trochę bez znaczenia, czy te komórki będą pochodziły od człowieka, czy będą to ksenotransplantacje, bo to są również programy, które na całym świecie się rozwijają. W zeszłym roku i na początku tego roku w Stanach Zjednoczonych przeszczepiono serce od świni transgenicznej, czyli takiej, której wyłączono część genów. Wprawdzie to przeszczepienie nie zakończyło się ostatecznie sukcesem, bo pacjent nie przeżył, po 2 miesiącach zmarł, ale to był rzeczywiście pacjent w bardzo ciężkim stanie. Również wykonano już tego typu transplantacje nerek, więc widać, że ten element się również rozwija i tak naprawdę taka bioniczna trzustka, niewykluczone, że mogłaby być takim również bezpiecznym opakowaniem dla tego typu komórek i również dla komórek macierzystych, czyli wysp trzustkowych transformowanych z komórek macierzystych, nad czym pracujemy i mamy nadzieję, że nasze komórki macierzyste będą dostępne za jakieś 3 lata i wtedy będziemy mogli zastąpić zwykłe wyspy trzustkowe, które pobieramy od osoby, od dawcy zmarłego. Niemniej jednak my w tym momencie jesteśmy gotowi już, żeby pomóc pacjentom, dlatego że proszę przypomnieć sobie liczby. 40 transplantacji trzustki rocznie w Polsce w najlepszym roku, około 20 tysięcy pacjentów, którzy kwalifikowaliby się do przeszczepienia. Tak naprawdę w Polsce wykonuje się około 600-650 pobrań narządowych, więc jeżeli my 40 trzustek pobieramy do transplantacji, a mamy 650 pobrań wielonarządowych, to znaczy, że ponad 600 trzustek jest niewykorzystywanych. Te niewykorzystywane trzustki to dlatego, że rzeczywiście przeszczepienie całego narządu jest bardzo skomplikowane i dlatego niewiele trzustek przechodzi ten proces kwalifikacyjny do przeszczepu całego narządu, a z drugiej strony wiele trzustek my nie pobieramy na izolację wysp trzustkowych, dlatego że z kolei przeszczepienie wysepek trzustkowych jest metodą o dosyć niskiej skuteczności i to powoduje, że nie daje to takiej możliwości. Natomiast ciągle pozostaje nam 600 trzustek, które moglibyśmy wykorzystać do wydrukowania bionicznej trzustki i do wykonania transplantacji u człowieka. Mówię, tak jak mówię i podkreślam, nie jest to rozwiązanie ostateczne, nad rozwiązaniami ciągle jeszcze pracujemy, ale ciągle jest kilkuset pacjentów rocznie, których mogłoby korzystać z tego typu rozwiązania. Oczywiście to jest projekt, który był rozpoczął się w 2000, tak naprawdę my wstępne prace, tak jak mówiłem, 2014 i 2015, ale rzeczywiście rozpęd i tempo prac mogło się rozpocząć dopiero w 2017 roku w sytuacji, kiedy otrzymaliśmy dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. To było konsorcjum, w którym Fundacja Badań i Rozwoju była liderem, ale również Warszawski Uniwersytet Medyczny, Politechnika Warszawska, Instytut Nęckiego, Medispace i Szpital Dzieciątka Jezus, to były wszystkie instytucje, które były zaangażowane w rozwój tego projektu. Efektem właśnie tego projektu była spółka Polbionika, która została powołana właśnie do komercjalizacji i do wdrożenia klinicznego tego rozwiązania. To jest zespół Polbioniki, który pracuje codziennie nad tym rozwiązaniem i kończąc już chciałem podziękować Państwu i zakończyć Sławomirem Mrożkiem, że jutro to dziś, tyle że jutro. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy Panie Docencie, no jak patrzyłem na ten wykład, to przypomina chyba jakieś centrum NASA Państwa, laboratorium, przynajmniej tak się wydaje, bo to jak lot na księżyc byłby przygotowywany tam u Państwa, niesamowita zupełnie rzecz, 1000 pytań się ciśnie na usta. Jedno tylko, jeśli można, zadam pytanie, bo może jakoś mi to umknęło, czy immunosupresja będzie potrzebna przy zastosowaniu trzustki? Więc w przypadku tej pierwszego etapu, o którym mówimy, kiedy my wykorzystamy wyspy trzustkowe od osoby zmarłej, to tak, pacjent będzie musiał otrzymać immunosupresję, ale żeby tutaj
to trochę postawić równowagę. Pamiętajmy, że z kolei komórki śródbłonka będą już własne. Technologię otrzymywania komórek śródbłonka od pacjenta mamy opracowaną i to będzie taka hybryda, czyli wyspy trzustkowe będą od dawcy zmarłego, ale komórki śródbłonka już będą od te własne pacjenta, a to właśnie śródbłonek jest najsilniejszym elementem pobudzającym odpowiedź immunologiczną i mamy nadzieję, że dzięki temu jednak ten poziom immunosupresji będzie mniejszy niż w przypadku normalnych transplantacji narządowych.